do jakiegoś stopnia my, no poprzez dobre kształcenie, które dajemy, no robimy wszystko, co by wskazywało, żeby oni ewentualnie tutaj zostali, ale dobre wykształcenie też jak gdyby otwiera inne horyzonty. Natomiast nie uda się uczelni robić rzeczy poza na przykład takim inkubatorem i może jeszcze paroma innymi, nie uda się w jakiejś takiej masowej skali powodować, żeby trend opuszczania Elbląga zahamować. To muszą być jeszcze inne okoliczności, które powinny być w mieście. One są na pewno. Trudno mi nawet ocenić, bo najprawdopodobniej musiały być na ten temat badania i tak dalej, i tak dalej. I ewentualnie w strategii jakieś uwzględnić elementy, które by mogły spowodować, że młodzież by zaczęła się odnajdować bardziej, bo się pewnie częściowo odnajduje, w jakim stopniu nawet trudno powiedzieć, w Elblągu. A to są zawsze procesy długofalowe, a przede wszystkim na początku muszą być dobrze zdiagnozowane, muszą być dobre identyfikacje przyczyn tego, co się dzieje. W EPT w tej chwili funkcjonuje inkubator, który jest jakby niezależny od jakichkolwiek projektów, które są realizowane. W ramach usług inkubacji świadczymy dostęp do powierzchni plus dwa pakiety w zależności od zainteresowania przedsiębiorców. Poza tym planujemy również złożyć wniosek na inkubację w ramach regionalnego programu operacyjnego działanie 1331, gdzie ten pakiet usług, które świadczymy, będzie dodatkowo rozszerzony o usługi między innymi IT, usługi mentoringowe, usługi szkoleniowe, które no, w tej chwili z racji ograniczeń nie jesteśmy w stanie świadczyć, natomiast pozyskane środki umożliwią nam rozszerzenie usług inkubacji dla tych przedsiębiorstw. Co obserwujemy dzisiaj, to zjawisko inflacji prawnej. Obliczyliśmy, że w samym 2016 roku wytworzono ponad 32 tysiące stron tekstów normatywnych, ustaw, rozporządzeń. I te przepisy stanowią gorset. Gorset dla działalności gospodarczej. Działamy naturalnie w współpracy z administracją i z rządem i staramy się polepszyć warunki działania i warunki relacji z administracją, upraszczając pewne procesy i wspierając powstające inicjatywy, które pomogą przedsiębiorcom działać w normalnych warunkach i też budować pewną swobodę działania i dynamikę, zamiast być obarczani nadmierną biurokracją i nieufnością.